Trzecia część 14 sesji Ashanu. Nel, Lloyd, wracając do was, jesteście już przy drzwiach i Czabuda. Pukam. Proszę, otwarte! Wchodzę. Dobry. O, wróciłeś, słuchaj. Porozmawiamy sobie dzisiaj o bluszczu. O bluszczu. Z wielką chęcią, ale na początku chcielibyśmy się spytać o coś, bo słyszeliśmy o takim wydarzeniu, które było przed 40 laty. Czy wie pan może, gdzie pochowano pewnego rycerza? Wiem, bardzo mało to konkretne, ale... Wszędzie? Mhm. W jakim sensie? Wszędzie chowają rycerze. Aha, nie o to chodziło. Nel, potrafisz powiedzieć coś więcej? Wierzył w Ilata, była jakaś głośna sprawa. Właściwie chodzi o rycerza, którego my szukamy. Podobno został pochowany pod płotem. Pomyśleliśmy, że może pan będzie pamiętać lub wiedzieć. Bieżącego w Ilata. Dawno nie słyszałem o rycerzach. Rycerze? To ciekawe. Oczywiście, mam taką książkę. Chodźmy, chodźcie. Usiądźcie ze mną na kanapie. Nie. Dobra, chodź ty, Lloyd. Ty rozumiesz prawdziwą historię. Fantastycznie. Jedna rzecz dla ciebie, Lloyd. Jak byłeś u niego, zauważyłeś, że on ma książkę, na którym znajduje się sześć smoków. Była bardzo ładnie obita. On ją właśnie wyjmuje? I wydawała się ciekawa. Nie. Ona jest cały czas na regale dosyć wysoko. Rycerz Ilata. Bardzo ciekawe. Kiedyś te ziemie oczywiście wierzyły głównie w Ilata, jak prawie całe księstwo i całe imperium. Wiecie oczywiście, że ludzie wierzyli zawsze w Ilata. Tak. Wspominał pan. Świetnie. No i potem były anioły, bo anioły przegrały wojnę pierwotnych podobno. Pierwotnych? Mhm. Kim są pierwotni? Anioły i kto? O, dzieci Malasy. Ci bezimienni, o których pani Krystyna wspominała. Prawdopodobnie. O, znasz takie słowa. Nie wypowiada się tego zbyt często. Tak, była wielka wojna i straty były ogromne. Mówi się, że to zapoczątkowało cały upadek Imperium Shantiri. Imperium Shantiri? Mhm. Ojku, wiele rzeczy naraz. Myślę, że będę musiał się z panem porozmawiać o tym później. Ale wracając do rycerza. Właśnie. Tak, jak najbardziej. Tutaj i w całej okolicy stacjonowały żelazne wichry. Ale potem zostały rozbite i tak jak tu w książce. O, proszę. Pokazuję ci uzbrojenie, bardzo takie srebrno-błękitne. To są właśnie żelazne wichry. No, potem wszystko się rozpierniczyło. Przepraszam, panienko. Jak wszedł Ilat do królestwa. I wtedy zostali rozbici, bo zaczęto polować na tych, którzy wierzą w Ilata. I cała ta kompania, oni to byli bardzo honorowi paladyni i rycerze. I wtedy ta cała kompania się rozbiła i powstali z nich niestety Czarna Straż. I oni cały czas w Ilata, czy... O nie, Czarna Straż wierzy tylko w jednego smoka. Smoka pieniędzy. Smoka pieniędzy. Chodzi o tego Elrata. Nie, o pieniądze. A. Nie mają bóstw. Jaką mieli chorągwię? Jest tu może w tej książce jakieś narysowane? Żelazne wichry. No tak, ten.
Widzisz taki miecz na tle takiego podmuchu. Hmm. Ale ci to na ogół byli chowani, gdzie się tylko dało. I tak stukam troszkę palcem w ten tu chorągwie. I ile lat temu to oni zostali zakończeni, wybici? O, to było już z 500, 600? Chyba nie o tym mówimy. A jeszcze tak dla pewności chciałabym sobie przypomnieć duch, o którym... Tu paru dowódców żelaznych wichrów w tych terenach. Duch, o którym wystawił pan ogłoszenie, ile lat chodzi po tych ziemiach? 40, dobrze pamiętam? Mhm. Czy na tyle, ile pan wie, jest możliwe, żeby duchy przez jakiś czas się nie objawiały i dopiero później zaczęły się znowu objawiać? Możliwe. Nie wykluczam takiej opcji. Uznajecie, że wasz duch jest rycerzem? Tak. Ta ziemia spłynęła w większości najbardziej krwią żelaznych wichrów. Żelaznych? Tak. Bo problematyka polegała na tym, że to byli zawsze dobrzy rycerze. Nie na zasadzie wytrenowania, to nie istotne, ale byli pomocni. Dlaczego to jest problematyczne? Dla mnie raczej rozwiązujące problemy. Bo nagły atak na wszystkich, którzy chronili te krainy, którzy służyli, mieli bardzo grzeczne zachowania, mieli dobre kodeksy. I zawsze chronili te krainy. Całe praktycznie imperium. Może poza księstwem Kruka, nie wiem. Lloyd tak zaplata ręce na piersi. Czyli ta dobroć obróciła się przeciw nim? Tak. Żelazne wichry na ogół potrafiły nie brać pieniędzy za usługi, pomagać tym, którzy tego potrzebowali. No i ogólnie byli dobrzy. Tylko ciężko było ich pewnie kontrolować, jak o tym myślę. Ale się zanosi na burzę. Nazbieram trochę deszczówki. To może być dobry pomysł. Bo ta woda w studni. To do niej szczają. Czy to jest potwierdzona informacja? Się nachylam trochę. Czy kapłan sra w lesie? Tylko jak nie ma wychodka. No. Tak, no i tak zakrywa usta. Mam nadzieję, że jej nie piliśmy. W każdym razie chodźmy lepiej spotkać się z resztą. Dziękujemy za pomoc. Dziękujemy. Proszę. Wpadnijcie na zioła. Właściwie wpadłam na jeden pomysł. W którą stronę do ja zanim wyjdę. W którą stronę do najbliższego... takiego większego zbiornika wody typu morze, ocean. Południe. Dziękuję bardzo. Ale nie idźcie przez miasto. Dobrze, pójdziemy dookoła. Do widzenia. Do widzenia. Mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Tak, ja też mam. W całym kawałku. Miejmy nadzieję. Nie jestem zły, jestem tylko trochę szalony. Ja tak pospieszam Lloyda. Dowiedzieliśmy się czegoś. To prawda, skontaktuj się z nimi i przekaż im te informacje, a ja wpadłam na pomysł. To poczekaj, skontaktuję się z Ruvenem. Lloyd dzwoni. Ej, Ukaru. Lloyd dzwoni. Robi. Głos w głowie powiedział, że dzwoni. Jak takie dzwonki w uszach. To może jak te dzwony kościelne. Takie żeliwne dzwonki, wiesz o co chodzi. Jezu. Jeszcze jakieś chóry? Ruven, wreszcie odpowiedz. W myślach. A, słucham. Już jesteś, dobrze. Dowiedzieliśmy się sporo o tym,
Szybko będę przekazywał. W tych okolicach była... Kontynuuj. Teraz to mówię na głos ustami. Może połączenie zerwało. Nie, coś myśli długo. Oby burza nie zakłóciła. Nel, jak się nazywał ten zakon? Proszę przypomnij. Żelazne wichry. Żelazne wichry. Wyznawali i lato stali wyrżnięci przez Mroczną Straż, tą, którą poznaliśmy. Okej, okay, przekażę Ukharu. Czyli... Potem powstała Mroczna Straż po czystkach po prostu sfery i lata. Jeszcze raz, tylko dokładnie. Żelazne wichry, całe wyrżnięte w czasie czystek. Na ich jakby fundamencie powstała Mroczna Straż, która już nie wierzy w Ilata. Wierzy w pieniądze. Widzieliśmy chorągiew żelaznych wichrów. Taki, jakbyście na polu bitwy zauważyli, chociaż to już było przecież tak dawno temu. Jak wygląda? Miecz i za nim taki powiew wiatru. Okej. A czy dowiedzieliście się coś o uzbrojeniu tego, gdzie mamy go szukać? Jakim uzbrojeniu? Mieczu i tarczy. Nel mówiła, że tak powiedział jej duch kapłanki. Ruben odpowiada w myślach, nie? Tak. Co się dowiedziałeś? Nel... Tak podnosi tylko palec, żebyś poczekał. To mówię ustami. Nel, czy wiemy coś z kwestii uzbrojenia? Ruben pyta. Nie. Dlaczego mielibyśmy? Nie, niestety nic się nie dowiedzieliśmy. Ruben, powiedz, że Ukharu pozdrawia Nel. Myślę. Ukharu mówi, że pozdrawia Nel. Nel, masz pozdrowienia. Od kogo? Od Ukharu. Powiedz, że też pozdrawiam. Przekaż Ukharu. Zaklęcie się skończyło. Kurczę, burza. Coś przerwało. Nie słyszę go już. W każdym bądź razie... dowiedzieli się, że prawdopodobnie należał do żelaznych wichrów, ten zakon żelaznych wichrów, który został zabity przez czarną gwardię, czyli tych czarnych rycerzy, czyli najemników. I dowiedziałem się, że flaga, a raczej oni się dowiedzieli, to jest miecz, za którym są linie przypominające wiatr. Więc takiego czegoś poszukajmy na polu bitwy. Ukharu, mogłem pomysł, żeby może, jak mamy swój oręż, to że jak idziemy, żeby go tak przyłożyć do ziemi, jak będzie coś zakopane, to stuknie o metal. Metal o metal. Warto spróbować, czemu nie? Nie jest to takie głupie. Można nawet tak szurać. No dobra. W takim razie wiemy, co robić. Musimy znaleźć flagę z mieczem, za którym podąża wiatr. No i chyba też tarczę i miecz. Która może być przy tej fladze? Zobaczymy. Dobrze, a Nel i Lloyd? Gdzie się udajecie teraz? A my pójdziemy na południe, czyli stamtąd, skąd najbardziej wieje wiatr. Ale w okolice cmentarza czy miasta samego? Myślę, że na początek cmentarza, ale tak nie idziemy miastem, tak jak powiedział Ichabod, tylko wyjdziemy i pójdziemy dookoła miasta. No dobrze. Słychać coraz bardziej, jak się zbliżacie, gwizdanie. Słyszysz to? Jakby wiatr niósł to gwizdanie. Rzućcie proszę na waszą percepcję.
na bazie słuchu, ale to wiadomo. Dwadzieścia trzy. 9. No to Nel będziecie prowadzić. Na południu, jak zaczynacie zakręcać, widzicie pary. Czasem są to po prostu dwie deski zbite do kupy. Czasem jedna deska pozostawiona w ziemi. Ale widzicie coś wyróżniającego się z tego wszystkiego. Poza granicami cmentarza. Widzicie kamienny jakby pal, który ma w sobie różne dziurki, jakby nawiercona. Jak tak podchodzicie do tego bliżej, słyszycie, że to gwizdza. Szukaj tam, gdzie najbardziej wiatr wieje. Może to tu. A to najgłośniej. Tu jest. Wiatr jest głośny. Dobra, jak powinniśmy to poszukać? No, został raczej zakopany, więc... Racja, racja. Podchodzę. Do jest tego... Jakby to temu, ciężko to określić. Tak. Są na nim słowa zapomniane przez czas i ciężko widoczne. Przecierasz jakoś to coś? Tak, biorę kawałek jakby materiału z szaty, w sensie tak mocniej rękaw nakładam i tak przecieram. To masz jeszcze nadal na ręce, przydałoby się to przemyć. Bo tak ci uschła, przez noc zostawiłeś, ale dobre efekty dała na pewno. I czabut się zna na ziołach. Trochę tak jeszcze dmucham, żeby ten pył cały zdmuchać. Joseph Hamill. Tylko imię i nazwisko. Nic o dacie śmierci, ani o niczym innym. Tak szepczę trochę. Joseph Hamill. Nel, mam coś. Podchodzę. Trochę tak staram się otrzepać tą szatę z tego pyłu. Zobacz, a później tak wskazuję palcem. Joseph Hamill. Być może to właśnie jego szukamy. Pytanie, czy wystarczy oddać duchowi jego tożsamość i cel? Czy trzeba go pochować na nowo? Ale nie wiem, czy chciałby leżeć na cmentarzu Elrata. Myślę, że... Nie wiem, nie chcę podejść do tego z lekceważeniem. Uważam po prostu, że to miejsce, w którym teraz jest... W takim razie trzeba znaleźć chorągwie oraz... Jest blisko wiatru. To prawda. W takim razie może po prostu niech oni przyniosą tutaj chorągwie oraz miecz i obronę. Czyli tarczę. Albo po prostu to, co uda im się znaleźć. A... Wracając do nich na polu. Słońce jeszcze nie zaszło, więc też nie widzicie żadnej aktywności. Znajdujecie tam kawałki metali pozostawione z rękawic. Kawałki napierśników. Ale w ogólnej mierze, jeżeli chodzi o materiały, takie tkaniny, bardzo tu ciężko coś takiego. Ale czujecie ten taki chłód na skórze. Nie powiedziałbym, że to jest spowodowane temperaturą, tylko jakimś takim, tą energią tego miejsca nadal. Zgaduję w takim razie, że na horyzoncie też nie powiewa żadna flaga. Nie. Tutaj czas flag był dawno temu. Samo to uzbrojenie, tak jak patrzycie, oboje jesteście po części specjalistami. Wiecie, że batalia musiała się wydarzyć, no... z 60-70 lat temu. A to wszystko pod wpływem wilgoci, pyłu,
Ja bym chciał, jak bardzo głupio by to nie zabrzmiało, Yukaru wie, że nie ma w tym żadnego doświadczenia, ale chciałbym jakby zejść z Shodoya, jakby zacząć medytować, spróbować może jakoś te duchy, tego ducha chociaż jednego wywołać, albo coś uzyskać, jakiś efekt po prostu duchowy, że tak powiem. Wiem, że Ukaru nie jest szamanem ani nic takiego, ale po prostu gdzieś tą sferę chciałbym tam dotknąć. Rzuć mi proszę na arkanę. Z wiedzy? Mhm. Dobra. 18. Masz jakieś dziwne przebłyski świadomości. Straciłeś kontakt z Ruvenem teraz. Wszedłeś w jakiś trans. Czujesz w chmurach, jakby nad tobą kogoś galopującego na rumaku zrobionego z chmur. Może sam Ojciec Niebo. Kogoś, kto przyjdzie na spotkanie z tobą niedługo. Czujesz to w kościach. Ale wiesz, że jeszcze parę godzin musi minąć. Obudzę się w takim razie. Czy tam wychodzę z tego? Ruben tam cię tyka palcem. Ukaru, nie śpi. Otwieram tak bardzo dynamicznie, otwieram oczy nagle. Wszystko w porządku? Ukaru musi poczekać. Ojciec Niebo przyjdzie tu niedługo do Ukaru i porozmawia z nim. Albo wysłannik przynajmniej Ojca Niebo. Szukanie czegokolwiek tutaj trochę bezsensowne. Możemy pozbierać zło. Do czego? Średnio mamy na to miejsce. Możemy poszukać czegoś wartościowego. Czujesz, Ukaru, że musisz przygotować się na pojedynek. Dobra. Ruven. Ukaru ma prośbę. Trzeba przygotować oręż Ukaru do bitwy. Ruven tak podnosi palec. Bębny wojny wzywają. Ruben tak podnosi palec, zdziwiony trochę. Wytłumacz mi, jak mam to zrobić bez narzędzi? Mamy młotki. Miecz można wyprostować, zawsze coś. Z kawałkami metalu możemy pocierać ostrze, żeby je... Naruszymy stal, będzie mniej harty. Czujesz, że też by ci się przydała chorągwia. Twoja własna. Karu potrzebuje długiego kija. Może być włócznia, stara. Włócznia! I idę do Shodoya. Biorę włócznię. Hej, ale po co? Ukaru, rozmawiaj ze mną, nie wiem... Ściągam swój płaszcz przeciwdeszczowy. Dobra. Pamiętasz, że ktoś miał koc? Tkanina. Kto miał koc? Ruven. Masz na myśli tą niebieską narzutę? No, kolby. Mam ją. To wyjmuję ją i podaję ci taką złożoną. Dobra. W kwadracik. To biorę ją, rozkładam, rozcinam sobie rękę, może być mieczem, i swoją krwią... Ruben ma farbę białą. To musi być godna walka. I tą krwią na tej tkaninie rysuję... Czy białe wilki mają jakiś... Białe włócznie. Białe włócznie, przepraszam, białe włócznie. Takie włócznie po prostu białe. Trzy. No to rysuję coś tego typu. Haru, bo... Liczyłem na światowych. To pod spodem. No bo z drugiej strony. Przecież to ma być ten. Z drugiej strony. Obracam i tam ale rysuję. Ale krwią? No ta krew tak nie dobrze w ten materiał. Ta farba bardzo... Ma coś do... malowania. Tak, mam farbę. Ukaru, Ruven tak wyjmuje to i cały czas mówi, wytłumacz mi, co robisz, bo... Bębny wojny wzywają, nie ma czasu. Ale tu nie ma żadnych bębnów. Poczekaj. Dobrze, a Nel i Lloyd, wy wracacie tutaj? Do nich? Raczej tak. Tak. Dobrze, no to się już zbliżacie na horyzoncie. Widzicie, że Ukaru zaczyna jakąś... tkaninę szykować i w ogóle spotykacie się już.
Ja tam maluję z jednej strony włócznie, z drugiej. Ja patrzę. Ukharu, jak chcesz, to mam jeszcze czerwoną i czarną farbę. Nie. Ukharu się zastanawia, jakie herb mogą mieć światowi. Kompas. A, no tak. To rysuję kompas w takim razie. Palcem oczywiście. Jego imię to prawdopodobnie Joseph Hamill. Znaleźliśmy coś w rodzaju grobu, totemu. Mam nadzieję, że nie rozkopywaliście go, żeby go rozścieczyć. Nie. Nie. No dobrze. Jest blisko wiatru, to dobry grób. Chcieliśmy co najwyżej zaczekać i z nim porozmawiać. Zaczyna padać obficie. Haru wiąże się zima. Sprawdzam godzinę. 10 minut się ściemnie. Zaraz zajdzie słońce. Rzucam Ruvenowi mój miecz. Zrób cokolwiek z nim możesz. Nie łapę go. Puszczam go, żeby mnie jeszcze nie przeciął. I podnoszę z ziemi i wycieram ręką. Ale będziesz walczył bez broni? Czy... Nie, masz z nim zrobić coś, żeby naostrzyć cokolwiek możesz w krótkim czasie. A ja wiążę tą tkaninę do włóczni. W takim razie próbuję wyczyścić go chociaż. Patrzę na Lloyda. Będziesz moim podchorągwi. Podaję mu. Każdy rycerz ma swojego giermka. Jestem twoim giermkiem, Ukharu. Że będziesz mnie trenował na rycerza? Nie, no bez przesady. Ukharu, wiesz, niewiele w takich warunkach mogę zrobić z twoim mieczem, co najwyżej wypolerować go szmatą. Zresztą jesteś kowalem, wiesz co mówię. Nie mamy osełka, prostować nie trzeba, bo tylko naruszę jego stan. Co najwyżej będzie lśniał. Widzicie, jak słońce kompletnie zaczyna zachodzić. Widzicie nagle z niebios galopującego rycerza z lancą, pełnego okutego w zbroję, z tyłu z białymi włosami wystającymi z hełmu u czubku głowy. Na swoim duchowym wierzchowcu staje na najwyższym szczycie góry, która jest w waszym otoczeniu. To nie jest zbyt wysoko. Koń staje dęba, on trzyma się uzdy. Wydaje się być potężny. Patrzę się w jego stronę i zbliżam się trochę do Shodoya, bo nie wiem, czy chcę właśnie walkę na, że tak powiem, z nawierzchowców, czy po prostu amfas. Patrzę się na niego, co będzie robił. Ruven, co on wyprawia? Nie wiem, ale chyba sądzi, że to ma być jakiś pojedynek rycerzy? Przynajmniej tak mi mówił, że musi się na bitwę przygotować. Duch ma przewagę, bo jest duchem. Słychać, jak jego flaga powiewa na wietrze. Biała. Nie reprezentująca niczego. Mierzy go wzrokiem. Odzywa się, a jego głos ma w sobie wiele echa. Kim jesteś, rycerzu? Jam jest Ukharu Ashavi. Rycerz, mianowany w wolnym mieście. A ty kim, żeś jest? Jam jest rycerz nieznanej chorągwi, nieznanego imienia. Ukharu jest chorągwi światowej, jak i białych włóczni. Czemu przybywasz? Przybywam, by bronić mą ziemię
choć nie znam powodu. Mojego... Podziemia nie jest zaatakowana. Nie czuję, by energia tego miejsca dawała ludziom spokój. Ale kimże jestem i jakiż mój cel? Patrzę się na Nel, tak. Żelazny... Józef Hamil jest z Żelaznych Wichrów. Jesteś Józefem Hamil z Żelaznych Wichrów. Jego koń staje dęba. Odkryłeś to. Ukharu z Białej Włóczni. Czy jesteś również z nim rycerzem? Tak. Czy w twojej głowie moralność ponad pieniądz? Zawsze. Miło mi się z tobą spotkać, Ukharu Białych Włóczni. Daj mi szansę stoczyć ostatnią szarżę. Dam. Zobaczmy, która kopia się złamie. Albowiem nie bój się. Jeśli twoja moralność jest taka, jak mówisz i służysz dobru tej doliny, będziesz błogosławiony przez Ilat. Kiwam głową. Siadam na Shodoya. Mam z tyłu głowy, że Ilat to trochę nie to, że nie mam kopii i że ta moralność to może być takie trochę naciągane. Ale siadam. Z mieczem, tak. Jak na razie. Rozpadało się na naprawdę dobra. Grząska ziemia. Niedobra. Szykuj się, Shodoy. Ruszamy do bitwy. Ruszył. To ja pędząc też. Swoją eteryczną energią. Widzicie, jakby miały zderzyć się ze sobą dwie potężne moce. Też szarżuję. Z mieczem. Tak po boku trochę bardziej. Pokazuję tak, żeby było widać. Widzicie, jak rycerz tej doliny podczas swojej szarży zaczyna przywoływać wiele różnych innych wierzchowców. Nagle widzicie lawinę wierzchowców i rycerzy związanych z nimi. Przykładam tak rękę do czoła, żeby bardziej się przyjrzeć. W deszczu się rozmywa wszystko, nie widzę dokładnie. Lloyd, stój prosto. Reprezentujesz jego chorągwie. Nagle dochodzi do zdarzenia rycerza oraz Ukharu. Tracisz przytomność. Prosiłbym wszystkich o wyłączenie dźwięku. Jesteś w krainie snów. Razem z nim. Wydaje się młodszy. Chociaż był starszy. Miał siwe, długie włosy. Dziwny z ciebie człowiek. Karu nie jest człowiekiem. Nie? Jest orkiem. Czym jest ork? Ukharu chciałby powiedzieć, że wolną istotą. Maną oryginalnie. Mieszanką ludzkiej i demonii krwi. Niestety. A jednak czuć u ciebie wolę i lata. Ojca Niebo. Są bardzo związani ze sobą. Ukharu słyszał. To Ilat dał moc Ojcu Niebo. Skąd to wiesz?
bo znam Ojca Niebo. Jesteś człowiekiem. Nie jestem człowiekiem od dawna. To prawda. Ojciec Niebo był człowiekiem. Dlaczego Ukaru miałby ci wierzyć? Nie musisz, Ukaru, z chorągwi białej włóczni. Ale Ojciec Niebo mówił o tym, jak zajął się ludem. Był wielkim wojownikiem. Dawnym. Czemu orkowie mieliby czcić w takim razie człowieka? Wszyscy żyjemy. Tylko inaczej wyglądamy. Ork dla mnie nowe słowo. Dla mnie dzielą się na tych, którzy są godni i podli. Gdzie Ukaru może odkryć prawdę, potwierdzenia tego, co mówisz? Obawiam się, że jak odkryjesz raz potwierdzenie, to już nie wrócisz. Droga bez powrotu. Tak. Śmierć. Ojciec Niebo przyjmie cię wtedy. I zasiądziesz z nim do stołu. Ojciec Niebo nie widzi różnic. Widzi tylko prawych i wstrętnych. Zła, żywa istota nie ma miejsca obok Ojca Niebo. Ale kimże jesteśmy my, śmiertelnicy, by oceniać, kto jest zły, dobry? Nigdy nie możemy być pewni. Ojciec Niebo był żywy. Był. Ale zgodził się być patronem. Wojowników. Ukaru nie wie, kim jesteś, człowiecze. Prawisz, Ojcu Niebo. Możemy było powiedzieć, że nawet bluźnisz. Ale z jakiegoś... Wyczułem, że spotkałeś się z nim kiedyś przez chwilę. Ukaru nie jest pewien. Ukaru białej chorągwi. Twój finalny sen nie nadszedł. Więc powróć na swą ziemię. Zaopiekuj się tym, za co mnie finalno nie zabito. A za co? Odkop. Skrzynię, którą kiedyś zakopałem na wichrowym wzgórzu. Tu, skąd galopowałem, zabierz ją ze sobą i niech służy ci dobrze. Zagwiszcz, jak będziesz potrzebował siły Ojca Niebo. Jeśli taka jest twoja wola, tak też zrobię. Wracam nareszcie. Niech Ojciec Niebo macie w twojej opiece. I ciebie również, Ukharu, z chorągwi białych włóczni. Strzeż moich skarbów. Żegnaj. Sen się kończy. Łapiecie Ukharu nieprzytomnego na Shodoyu. Ukaru, wszystko w porządku? Ojcze, zrób coś. Ukaru. Co zrobić z sztandarem? Bierzcie ten sztandar. Ukaru. Biorę go. Budzisz się praktycznie z krzykiem, z uderzeniem pioruna. Ukaru.
Haru? Haru? Tak macham mu przed oczami. Halo? Wygrałeś? Co się stało? Wygrałeś z górze. Musimy się tam udać. To tu skąd zjeżdżał. Ten człowiek. Próbuję się podnieść. Spokojnie. Powoli. Ja nie zwracam zbytnio na nich uwagi. Po prostu idę i jakby spróbuję się wspiąć jakby po tej, na to wzgórze. Idę za nim za to. Idę za nim. Strasznie, nawet wystraszony jego zachowaniem trochę. Jesteś na samym czubku. Dobra, jak duża powierzchnia z tego czubka? Nieszczególnie duża. Także mógłbyś dwoma końmi stanąć koło siebie. Dobra. Lloyd, włócznia. Już, dawaj. Już mam, masz, podaję. I będę próbował po prostu w jakby losowych miejscach dźgnąć, jeśli ziemia jest miękka, dźgnąć po prostu włócznią. Patrzeć, czy na coś natrafię, jak na razie. Trafiłeś. Dobra. To w takim razie odrzucam włócznię i zaczynam kopać. Rękami? Podnoszę tą włócznię. Tak! No w sumie to jest takie podmokłe tereny, więc w miarę się da. Ale widzicie, jak Ukharu w amoku zaczyna rozkopywać ziemię. Ukharu... Pomagacie mu, czy... On jakby was nie słucha zbytnio. Ukharu, wytłumacz nam, co się dzieje. I tak mówię do niego. Ukharu, wytłumacz nam, co się dzieje. Była szarża, więc... No pomóżcie mu, to, jeśli nie... Jest to chyba bardzo ważne, skoro... Wiecie, pomagam mu z tą włócznią gdzieś wbitą w obok. To jest szaleństwo! Co wy w ogóle robicie? Wypełniam ostatnią wolę. Widzisz już wieko. No to... Jeśli nie wiem, czy ma jakieś uchwyty, czy coś tego typu, jeśli ma, to próbuję gdzieś to odkopać i po prostu wyszarpnąć stamtąd. Podłużna skrzynia. Ukharu. Jakiś zamek, coś, kłódka? Taka tylko zasuwana. Dobra, no to w takim razie odsuwam. Tak bardzo powoli otwieram. Widzisz tarcze żelaznych wichrów i wichrowe ostrza. Z takim jakby taką dziwną wypustką od boku, które jak wieje wiatr, to naprawdę zaczyna gwiżdżeć. Delikatnie. Ale gwiżdża. Skąd wiedziałeś, że to tu jest? To... Ostrze wydaje się wykonane z jakiejś specjalnej stali. Nie takiej, którą widziałeś. O nie, to nie jest nic taniego. Dobra, więc biorę na początku ten miecz i chciałbym sprawdzić, czy to jest jednoręczny, dwuręczny, półtorej ręczny. Chcę się po prostu zważyć, nie? W rękach. Półtora ręczny, bym powiedział. Okej. Okay. Więc w takim razie też, jeśli już w jednej ręki dzierżę ten miecz, no to biorę też tarczę. Czy próbujesz w niego zagwizdać? Tak, próbuję zagwizdać. Widzicie, jak miecz zamienia się w białą energię zamiast ostrza. W taki jakby dym, który jest utknął w środku. Który rusza się i powiewa. Ostrze wydaje się być wtedy naprawdę lekkie. Ale czujesz wibrującą energię z tego miecza. Leży ci idealnie. Jest piękna. Ukharu, choć tułowo, cokolwiek. Ostatnia wola tego rycerza. Chyba rozumiem. Mówił, by mi odnalazł. Jest piękne. Piękne to mało powiedziane. Jest mistrzowskie. Widzę je nawet nie z bliska. Ale ten człowiek powiedział jeszcze jedną rzecz. Się odwracam do nich totalnie taki poważny, jak jeszcze chyba nigdy nie widzieliście Ukharu. Tak jakby przejeżdża po was wzrokiem, ląduje na Lloydzie. Ojciec nie był człowiekiem. I na tym zakończymy dzisiejszą sesję.
Co więcej, na tym zakończymy pierwszy sezon Ashanu! Nie! I to, że się cieszymy z końca, to tylko... Cieszy mi się, że udało się ukończyć pierwszy sezon. Dokładnie, i to z jakim stylem. I że nikt nie zginął. Światowi dalej w całości. Ashan. Miejsce pełne magii. Dziwnych osób, dziwnych przypadków. Ale pytanie tylko, czy przypadki się faktycznie zdarzają? Czy może dusza jest stworzona w jakimś konkretnym celu? Nie każdy wpisze się na karty historii. Nie każdy dostąpi zaszczytu zobaczenia tego, co widział Karu Ashavi. Talan jest ogromny. Skrywa wiele sekretów, religii, tajemnic, miejsc, istot, przyjaciół i wrogów. Zadaliśmy sobie pytanie, czy będziecie niszczycielami, czy pomocą dla Talanu. Myślę, że odpowiedź powoli się klaryfikuje. Z każdym nadchodzącym miesiącem przyjdzie wam czynić prawdziwy heroizm. Ale wiem jedno. Prawdziwe zostanie bohaterem. Wydarzy się na pewno na następnej sesji. Dziękuję każdemu, kto obejrzał do tej pory te 100 tysięcy godzin materiału. Jesteście naprawdę niesamowicie wytrwali. Dziękuję bardzo serdecznie moim graczom. A my dziękujemy GameStarowi. Tak, dokładnie. Który poprowadził do nas te 100 tysięcy godzin. Wspaniałej. I wytrzymał. Dziękuję każdemu, kto przyczynił się do tworzenia Ashanu. Mniejszej lub większej pomocy. I żegnam się z wami. Do czasu. Do następnego. Do następnego. Do następnego. Do następnego.